czy powiedzenie psycholog gaszenia pierwszego pożaru jest takim terminem, którego moglibyśmy użyć także, mając na myśli oczywiście tę kampanię, która się będzie rozpoczynała. Jak to jest w Pani pracy? Myślę, że zdecydowanie możemy użyć tego stwierdzenia, bo to, czym ja się tutaj dokładnie zajmuję, to jest bycie na pierwszej linii frontu. Zajmuję się właśnie pracą z osobami, które przychodzą do nas od razu w kryzysie. Przed jeszcze wizytą u lekarza, przed jakąkolwiek konsultacją, ta pierwsza konsultacja, ten pierwszy pożar jest gaszony tutaj, w tym gabinecie dosłownie. Na czym polega to gaszenie pożarów i jak zrobić to, by pacjent ostatecznie nie trafił na oddział? Czy rzeczywiście się to udaje zrobić? O jakich pacjentach jest mowa? Jak zrobić to, żeby nie trafiali na oddział, żeby osoby, które tutaj przychodzą? Przede wszystkim pierwsza rozmowa to jest rozeznanie się w problemie, empatyczne podejście do tego, co się dzieje, co człowieka tutaj sprowadziło i jak można go uspokoić albo dać mu trochę nadziei. Więc myślę, że pierwsza rozmowa polega na tym, żeby dać komuś poczucie bezpieczeństwa, że teraz jesteś tutaj i już zaczynasz swoją drogę, żeby zdrowieć, już zaczynasz swoją drogę, żeby działo się lepiej. To jest ten pierwszy krok. No, duża część jest w rękach właśnie osoby, która tutaj przychodzi. Im szybciej, tym lepiej. Im szybciej, tym pożar jest mniejszy i tym bardziej można więcej zdziałać. Więc jeśli ktoś przychodzi z takim poczuciem, że dopiero coś się zaczyna, że zauważa swój kryzys, no to to jakby rokuje tym, że na pewno nie trafi na oddział, ponieważ tutaj u nas w szpitalu, u mnie w gabinecie dostanie tą opiekę oraz jakiegoś, że tak powiem, kopniaka do przodu, nie? Myślę, jeszcze wracając do tego aspektu, jakie osoby już gdzieś tam muszą zawitać na oddział, no to to jest taki kryzys, z którym nie poradzimy sobie w pojedynkę i który wymaga z mojej perspektywy większego odpoczynku. Odpoczynku na zasadzie odcięcia się trochę od tego środowiska stresującego, od tego świata, wyjścia trochę z tego pędu, pobyć na oddziale ze sobą, z innymi osobami, które może przeżywają podobne problemy i trochę się zregenerować pod kontrolą właśnie lekarzy, żeby dobrać odpowiednie leki, żeby podkurować się na tyle, żeby można już było samodzielnie sobie radzić po wyjściu. Proszę Panie, mówimy z taką myślą pewnie wszyscy, że to już jest człowiek, który jest w bardzo trudnej sytuacji. Natomiast te rodzaje kryzysów są bardzo różne i dotykają też osób w bardzo różnym wieku. I to nie zawsze jest, że to już jest coś bardzo dramatycznego, tylko tak czasem rozumiem, że może się zaczynać od prostej rzeczy szkoła, praca. Jak to wygląda z Pani praktyki? Rzeczywiście, przychodzą tutaj osoby w każdym wieku. I jakbym mogła to podzielić, to powiedzmy to pokolenie pracujące, nie? Ten przedział ludzi pracujących, czyli tam gdzieś od 20 do 40, 50 roku życia, przychodzą tutaj ludzie przepracowani, problemy w pracy, problemy w życiu codziennym, wymagania, ten wyścig szczurów, który doprowadza po prostu do powstania depresji, który stres doprowadza do powstania różnych zaburzeń, różnych chorób. Jeśli zaś przychodzą osoby starsze, no to już są problemy związane na przykład z samotnością albo z jakimiś tęsknotami za czymś, co było, albo czymś, co mogło być, więc to są takie problemy, powiedzmy, bardziej codzienne. Drugi taki znaczący aspekt to są już stricte choroby psychiczne, które się wydarzają. Które się wydarzają losowo, bo na część chorób psychicznych nie mamy wpływu, czyli na przykład schizofrenia, czyli wystąpienie depresji takiej niewywołanej jakby niczym, to jest właśnie ta druga część. I trzecia ogromna część to jest cierpienie ludzi, w których życiu wystąpiło uzależnienie. Niezależnie, czy oni sami są uzależnieni,
czy na przykład wychowywali się w rodzinie, gdzie to występowało. No i ten problem prędzej czy później wyjdzie. Jeśli ktoś się wychowywał w rodzinie alkoholowej, to skutki uboczne tego na przykład pojawiają się dopiero po 20-30 latach. Więc tak mniej więcej to wygląda. No a dzieci, bo w tych naszych odcinkach między innymi poruszaliśmy też problem związany z dziećmi. Mówiła Pani też o używkach. Te niestety coraz częściej również do nich trafiają. Z jakimi przypadkami zatem Pani musi się tutaj zmierzyć? Dzieci to jest trudny temat. Trudny temat na zasadzie, że kiedy dziecko już się tu pojawia, to naprawdę jest mocny kryzys, bo dzieci bardzo duże rzeczy chowają. Nie mówią. Okres buntu to jest nierozmawianie z rodzicami, więc kiedy trafia tutaj młoda osoba, nastolatek albo dziecko, często to już są samookaleczenia, to już są jakieś próby samobójcze, związane często z z tym samym wyścigiem szczurów, co u dorosłych, tylko wersja szkoła, wersja życie codzienne i taka silna presja rówieśnicza, silna presja na to, żeby pokazać coś, być kimś, żeby w jakiś sposób się zaprezentować, jednocześnie nie będąc zrozumianym przez otoczenie. Dzieciaki zmagają się właśnie z wymaganiami swoimi, z wymaganiami szkoły, z wymaganiami rodziców, a nie mogą postawić na swoje własne wymagania. Więc to jest to. Dlatego te młode osoby, które się tutaj zjawiają, przede wszystkim należy wysłuchać. Wysłuchać, dlaczego tak jest. Żeby w końcu ktoś posłuchał ich, a nie wymagań, które przed nimi są. Czy kiedy pacjent wchodzi, to bierzemy go na wzrok, na gest, na ruch, na zachowanie, czy jednak dopiero rzeczywiście ta głębsza rozmowa pozwala nam zidentyfikować tak naprawdę problem? Bierzemy takiego pacjenta na wszystko. To wchodzi w grę uważne słuchanie, uważne obserwowanie. Słuchanie też nie tylko tego, co mówi, ale nawet jak oddycha, jak właśnie patrzy na nas, jakie gesty wykonuje. Więc ja tutaj jestem taką anteną, która odbiera wszystkie bodźce na 200%. Zwracam uwagę i na to, co człowiek mówi, ale na to też, w jaki sposób on to mówi i co jego ciało tym pokazuje. Ciało daje czasami wyraźniejsze sygnały niż słowa, więc tak, więc to jest obserwowanie i słuchanie. Pewnie ciężko określić jedną taktykę, jedną strategię, bo każdy przypadek jest pewnie indywidualny. Ile czasu zabierają takie terapie, by rzeczywiście były skuteczne? Ja wiem, że to też pewnie ciężko określić, to nie jest mecz piłkarski. Tutaj u mnie to jest oddziaływanie krótkoterminowe, więc tak do 10 spotkań to jest taki czas, który poświęcamy sobie wzajemnie, ja i osoba, która do mnie przychodzi, żeby dodać siły na dalsze leczenie. Tak więc to krótkie gaszenie pożaru, to jest tak właśnie do 10, czasami wystarczą 3-4 spotkania, a później to zależy od człowieka, więc może komuś wystarczy tylko to i to już będzie super sprawa ogarnięta, a czasami wchodzi starsza siostra psychologii, czyli psychoterapia. To już jest oddziaływanie trwające znacząco dłużej, od kilku miesięcy, nawet do kilku lat, ale badania wskazują, że tak samo skuteczne jak leki farmakologiczne, więc to zależy od człowieka. I na koniec chciałem Panią zapytać, bo przed nami ten miesiąc tej niezwykle ważnej akcji. Pani też będzie w terapiobusie. To jest też nowum, które zawita. Jak Pani ocenia taki projekt? No i czym Pani będzie się w tym miejscu wtedy zajmować? Tak, ja jestem w terapiobusie w niedzielę. Bardzo się cieszę, że coś takiego ma miejsce, ponieważ psychologia i pomoc psychiczna musi wyjść do człowieka. To tabu cały czas jest, że chodzenie do psychologa, chodzenie do psychiatry to jest duży problem, to jest bycie już jakimś świrem albo jakimś inne gorsze rzeczy, a prawda jest taka, że potrzebujemy tego w zasadzie wszyscy albo większość, więc ja się cieszę, że ja mogę wyjść stąd i wyjść do ludzi, opowiedzieć o tym, czym się zajmuję i dać jakąś radę. Więc w terapiobusie będę mówiła o tym, jak uzyskać pomoc, gdzie uzyskać pomoc, no i udzielała swojej wsparcia, swoją obecnością tej interwencji kryzysowej.